Losie Mandero, a raczej nawet nie tylko DJ Mamona was wita, ale Sonika Monika. Dzisiaj jestem z Flynnem specjalnie, prowadzimy z live'a odcineczek specjalny, także możesz się przywitać. No siemanko, z racji takiej, że prowadzisz teraz odcinek, to pozwolę sobie przejąć tutaj czata, chyba że nie robi ci to problemu czytać czata w trakcie, że tak to powiem, nagrywania. Nie, raczej nie, ja mam tutaj też telefon obok, to nie ma problemu, więc... No chyba że jeżeli bym faktycznie czegoś nie zauważyła, no to wtedy ci tam się zapytam, nie? O kurde. Bo tak to czasami sobie wzrok odwracam, żeby spojrzeć, co się dzieje na czacie, więc... No jest dobrze. Tak jak tutaj widzicie na odcinku i ogólnie na live'ie są zbiórki i skarbonki prowadzone przez siąpomaga.pl, co też pozdrawiamy serdecznie. To są zbiórki, które wysłałam w poprzednim odcinku z... Golfa chyba, czy coś takiego, czy Minecrafta, już nie pamiętam, który to był, chyba Minecraft. Ja nawet nie zdążyłem obejrzeć tych odcinków, sorry. Więc no nie mogę się odnieść. I tam był... tam był mały komunikat, niech sobie Flynn może tam potem przejrzy w trakcie tego, po odcinku jakby co. No, przejrzę sobie. Będę miał jutro rano taki wolniejszy czas, to sobie przejrzę. O. I ogólnie one są dla powodzian, w sensie te zbiórki. Mają one wspomóc finansowo osoby, które w wyniku powodzi straciły domy oraz cały swój majątek, cały swój dobytek. Także miły gest, a naprawdę może ucieszyć też każdego. Bo tak jak hasło się pomaga mówi, razem mamy moc pomagania, także... No tak, no bo ja też pozwolę sobie powiedzieć, nigdy nie wiadomo, czy kiedyś i nas to nie spotka, więc... No dokładnie. No, oby nie, oby, wiecie, odpukać w niemalowane, ale no trzeba też brać pod uwagę to, więc ja również zachęcam. Nawet jeżeli nie macie jak wpłacać, to chociaż udostępnieniem. Dokładnie. Na Discordzie, jeżeli nawet byście chcieli, tam też są linki, to możecie nie uzupełnić, tylko udostępnić na przykład na Facebooku, na Instagramie, na ogólnie wszystkich social mediach, żeby to najwięcej ludzi zebrało. Dokładnie tak. Swoją drogą nie wiem, czy wiesz, ale co niektórzy, to robią sobie z tego content, bo tam widziałem różne filmiki, czy to tam gdzieś tam widziałem po Discordach latają filmy z TikToka, czy też z Instagrama właśnie, jak wygląda takie miasto. Już nie mówię po, ale w trakcie właśnie powodzi. No i to jest najgorsze. Że dla kontentu pokazujesz coś, co się dzieje naprawdę, jest przerażające. No, ja kurde przyznam się szczerze, że jak to widziałem, no z jednej strony, no jeżeli ludzie robią taki content, no to hehe, śmiesznie, bo basenik i w ogóle, ale tak jak na to wszystko patrzę, no to jest naprawdę
Tragedia, tragedia i jeszcze raz tragedia, nie? Dokładnie. Dlatego no, na moim odcinku będziecie widzieć te wszystkie skarbonki, bo też prowadzę live'a w tym momencie i zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś by chciał obejrzeć. Chyba, że to wleci dopiero wtedy, jak już będę kończyła. Chyba, że jeszcze będzie szansa. Szansa na sukces. Nie wrzucaj podczas live'a, bo może się zawiesić stream i no nie, no. No to dobra, to możecie wtedy obejrzeć sobie powtórkę ze streama, bo u mnie w VOD się zapisuje, także będziecie widzieli, o co chodzi. O co kamał? Jak sobie tu radziliśmy? Więc Dokładnie tak. no, ładnie, 12. miejsce poszłam. Teraz 13, dobra. Aj. No i jeszcze tak na koniec tego tematu chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że jeszcze raz przypomnieć, że nigdy nie wiadomo, kiedy będzie powódź, a kiedy będzie apokalipsa zombie, nie? No dokładnie. No bo taką ewentualność też biorę pod uwagę, bo w dzisiejszym świecie, jak się co chwila coś dzieje, to nic mnie nie zdziwi tak naprawdę. Prawda. No, ale tak z rzeczy teraz przyjemnych, to powiedz, co takiego ciekawego dzisiaj się przydarzyło? Znaczy może szczęśliwie to, że dzień był taki trochę spokojny, w sensie no trochę, bo u nas dalej balkony teraz robią, więc dużo wiercenia było. O kurde. No, ale muszą, bo to stare elewacje już i dla bezpieczeństwa też muszą to wszystko wymienić. A no to wiadomo, no. No ja u siebie to powiem tak. Jeżeli za długo, wiesz, coś się sypie, no to nadaje się do remontu i do posprzątania ogólnie syfu, bo miałem totalny syf, że to się w pale nie mieści, że nawet do tej pory nie potrafię się ze wszystkim zmieścić. Więc no. No takie są uroki remontów, niestety. Nie, ale serio, ja to mam biurko strasznie małe, że kurde, tyle mam gratów i wszystkiego innego i nie potrafię się z niczym pomieścić. Przez co u mnie jest wieczny syf. Dobra, nie poprawiłam, ale coś się ruszyło. No, a ostatnio gratów mi przybyło. A. I nie wiem, czy nie będzie przybywać dalej. Co zrobić? Ej, ten inspektor Gadget to chyba od dawna tutaj gra, bo ja kiedyś chyba go widziałam na innej mapie, czy na tej nawet.
Jest taki graczek, który się nazywa Inspektor Gadget. No tak, on to praktycznie codziennie tu chyba jest. No, czyli chyba jego ulubiona gra i mapa zarazem. W sensie jego ulubione mapy i granie, nie? No tak, no wiesz, jak lubi, no to... Dobra, nie poprawiłam, ale było blisko. To chyba była druga mapa, jak dobrze pamiętam, bo pierwszą też przejeżdżaliśmy. Tak, tak. Myślę chyba tak cztery. Tak jak zwykle te tutaj w Trackmanie tej. Tak, cztery będą najbardziej optymalne. No. Jak chcesz, to potem możesz zostać na streamie, jeżeli będziesz chciał, bo to w sensie... No pewnie, pewnie. Czy to na czacie, czy to na głosowym, to mi tam... O, dobra. Ojej, ale się obiłam. U tej mapy chyba nie jechałem. Ja też nie. O. Dobra, jest srebrny. A tu można z drugiej strony też pojechać, też nie jest problem. I może będzie lepiej. No a. Może spróbuję pojechać z drugiej strony. Bo tutaj też dasz radę doskoczyć. No to jest to samo. No, czyli nie ma szału. No, czy ta strona, czy ta, to jest to samo. Dokładnie to samo. To teraz tu. O kurde, a ja się teraz uderzyłam w ten, w bandę. O kurde, ale skoczyłam. Dobra. O kurde. Co? Nie, ja tak skaczę, że w sensie próbuję się wbić do mety.
No. ale prędkość po prostu. A, no to chyba, że tak. No to Ja tu są w te. ogóle nie wiem, jak zrobić lepszego czasa. No właśnie też próbuję z marnym skutkiem. No bo kurde, niby dobrze wszystko robię, ale jednak nie No ja wychodzi to też. zbytnio. O, dobra, poprawiłam teraz. No to fajnie. Ja niestety nie. Ale coś mi się wydaje, że tego nie poprawię już, bo 15 sekund. Chyba też nie. No i spaprałem to na koniec. No i to była przedostatnia mapa i jeszcze czwarta, nie? Teraz kojarzę. Tak, teraz czwarta. Dobra. No dalej, dalej, wszyscy niech wchodzą. Kurde, to jest tak szybki checkpoint, w sensie, nie checkpoint, co ja gadam, szybkie te taśmy, że można wypaść z tych. Tak, i tutaj ta plansza to jest o tyle prosta, że nawet jak spadniesz, To i tak dojadę do to mety. i tak dojedziesz do mety, bo możesz na samym dole. Dobra, Ale jest. spróbowałem na samej górze i O, ładnie. Dobra, no to co jeszcze takiego ciekawego powiesz, bo no jednak jeszcze troszeczkę zostało. No, że nie wiem, jak to tutaj. Trochę oglądałam nowego Batmana na Prime Video, bardzo polecam. Powiem szczerze, to jest tak dobry serial. No nie mam Prime Video. A to widzisz, to jest dobry wybór, bo masz 50 zł na rok subskrypcji i 10,99 miesięcznie za normalnie miesiąc, nie? No i potem masz No to w tym takie. wypadku pewnie większość ludzi kupuje na rok. No, bo to się opłaca i co roku ściąga ci 49 zł.
I masz dostęp do darmowych subskrypcji z Prime'em na Twitchu. Masz darmowe dostawy na Amazonie. Ile jeszcze, ile mam tych subskrypcji? Jedną, na jeden kanał, jedną subskrypcję na miesiąc, nie? Aha. Masz darmowe dostawy z zaznaczonymi produktami z Prime, nie? Czyli muszę mieć oznaczenie Prime, żebyś miał darmową dostawę. Dodatkowe darmowe gry od Prime Gaming i rozrywka na Amazon Prime Video. O proszę. No i wszystko to jest za 49 zł. To się muszę tam porozglądać. To może sobie skorzystam. No ja już korzystam i powiem szczerze, jestem zadowolona. Ja już chyba korzystam od roku. Więc... I chyba nawet u mnie jest na wykrzykniku, bym musiała sprawdzić potem jak na czacie. Kurde, wreszcie doleciałem na tą metę na samej górze. Dobra, widzę, że chyba już nie poprawię czasu. No i co, chyba wypadałoby się z widzami z YouTube'a pożegnać, gdyż to jest już ostatnia mapa, nie? No. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Tym, którzy oglądają mnie na YouTubie, komentujcie, subujcie. No i wiadomo, my się tutaj bawimy. Pomagamy również, także ja Wam potem wyślę linki do w opisie i możecie pomagać. Także trzymajcie się, cześć. Na razie.